Siema wszystkim, tutaj znowu Wechter, a to kolejny odcinek z Hearthstone'a. Dzisiaj sobie zagramy chyba magiem. Tak mi się zdaje. Zagramy magiem. Na początku wam może pokażę, jaką mam talię. Bo trochę się pozmieniało od ostatniego razu. Tak na marginesie właśnie wojownikiem, też 10 level mi się udało wbić. Dobra. Kupiłem trochę kart w ogóle. Więc tutaj macie mój deck. Nie chce mi się czytać po kolei, więc sobie możecie spauzować i przeczytać po kolei, co i jak tu się znajduje. Na przykład tych bym sobie dwóch włożył, ale nie mam dwóch. Ale na razie chyba wytwarzać ich z pyłu nie chcę. Tak samo tutaj, jak się ma na przykład dwie te i dwie te żmije, to tych bym nie grał. Tak mi się wydaje. Ogólnie deck polega na tym, żeby zaklęciami, których tu trochę mamy, tu takimi tanimi, to też jest zaklęcie, podpakować na przykład stwora, taką żmiję, albo dobrać kartę, albo fajnie to się kombi z tą nauczycielką, która zawsze tworzy tego stronnika 1-1. No więc nasza talia na zaklęciach się opiera. No jak dobierzemy tego, to fajnie się karty dobiera. Ale jest tylko jeden, więc jest mała szansa, że czego sobie dobierzemy. Dobra, gramy rozgrywki rankingowe, bo zresetowali. Gramy magiem, dobrze? Magiem. Zresetowali i trzeba zagrać od nowa. A tym kapłanem, co grałem tą arenę, niestety no, nie miałem warunków, żeby nagrać akurat to wtedy. Ale miałem wynik 7-3. Dostałem w sumie chyba 175 golda i paczkę kart, to mi się wydaje. Tak średnio jak za 7 wygranych moim zdaniem. Gramy na wojownika. Nie umiem grać wojownikiem, a talii składa się już perfidnie. Nie wiem co i jak. Dobra, to sobie zostawimy oczywiście. Zaczynamy, mamy tylko 4 karty, będziemy mieli na starcie. Niestety. No super nam dobrało. To w pierwszej turze, potem do drugiej, trzeciej nie mamy nic do roboty. No zobaczmy, czy on coś wystawi. Nie. To dobrze, o. Dobrze, że to doszło. Dodaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. No i mamy też dużo, chyba 3-4 stwory, co mają plus jeden do zaklęć. To też się fajnie kombi z tyloma zaklęciami, co mamy. Dobra. Zagrał coina w pierwszej tej. Grał coina, żeby... Nie rozumiem logiki niektórych graczy. Zagrać coina po to, żeby po prostu... Żeby po prostu zagrać dwa armor... Sorry, muszę kasznąć. Coina na coś lepszego się zostawia. Przykład jak do maga, to żeby zagrać falę gorąca w szóstej turze. Dajesz plus jeden za 7. Bierz. Możemy dać to. W sumie tak można zrobić. Nie ma jakiegoś większego sensu, to ale... Bijemy mu za 1. Jakiś tam sens tego był, ale... Zobaczymy, co kolega teraz zagra. Mamy jakiś tutaj ten, nie? Czary. W sumie jakby dwa użyjemy, to dopakujemy ziemię do 4-3. Więc spoko. Co gościu ma za talię, to ja nie wiem. Ale na pewno nie jest dobra. Nie wieście przykładu z niego. Wystawimy chyba to. I to. Wbij w niego. Dobrze. Dobra. I żmija się zrobiła z 1-3 na 3-3. Więc całkiem spoko. Gościu ma 7 kart, ja mam w sumie 6. No. No a teraz będzie marnował na to po prostu. No bohatera nie możesz, kolego. Zbyt rozsądny. Znaczy zbyt mocny gracz nam się nie trafił. 25 ranga to też. Mówię, resetowane były, więc potem teraz na razie nie ma co patrzeć, ale...
A skoro to ból, tylko nie. No ale widzicie jak gra, nie? Rewelacji to nie ma. Chyba sobie już szybko z nim poradzimy. Tak mi się wydaje. Dobra, zagramy to. Nie ma chyba, w wojowni nie ma jakichś OE damage'ów, czyli takich po wszystkich ci bije. Jakichś mocnych, tak mi się zdaje. Chociaż nie wiem, naprawdę nie wiem do końca. Trochę już gram w tą grę, ale nie na tyle, żeby widzieć dokładnie jak każda postać działa. Możemy 2T stracić na tego, żeby go zabić. Możemy poświęcić tego. Na tego i na przykład odpalić to. I wystawić drzwiołaka. I wjechać mu za 9 w sumie. No tak zrobimy. Co ja mówię za więcej? No, dobra. To chyba było dobre rozwiązanie. Tylko, że on teraz pewnie to zabije, bo on ma jakąś taką kartę, chyba że jak jest zraniony, to może go zabić. Coś takiego. No. Zostawił tego, chociaż on ma szarżę. No pewnie nie ma co zagrać. Tylko, że on pada w następnej turze, bo nie wystawił niczego. Musisz to najpierw i dopiero tym może zrobić. Nie wystawił niczego, co ma prowokację, więc spoko. Jeśli nie zaatakował tym. No. Podziękujemy, bo grać dobrze nie grał, więc nie będę mówił, że dobrze grał. Się jeszcze pobawimy, poznęcamy. Bum, jeszcze raz mogę to zaatakować. No to z tym łatwo poszło, naprawdę łatwo. Lecimy, lecimy do następnych. To nam dwie gwiazdki, więc spoko. Żmija z pierwszej tury przetrwała do teraz. Gramy jeszcze jedną gierkę, bo szybka gierka była. Więc czemu by drugiej nie zagrać? W następnym odcinku zrobimy, nie wiem, chyba łowce. Bo też tam pozmieniałem trochę kart i nie wiem jak się spisuje. Dwa razy mag będzie i dwa razy łowca, ale lubię grać tymi postaciami. Potem wezmę łotra, albo łotra wezmę w drugiej. W następnym odcinku znaczy się. Fajnie. Prosisz się o lanie. Zaczynamy, mamy 4-4. Nie, dobra, to wszystko w mnie. Mogłem ten intelekt zostawić, ale chcę, że jakiś za jeden. No, intelekt doszedł, więc spoko. Pierwsza, druga, trzecia. Jakoś to tam będzie, nie? Znowu gramy na wojownika, ale nie na tego samego, bo ten ma 21 rangę, a to ten miał 25, czyli najsłabszą. Dobra, nic nie zagrał. Zawsze plus dla nas. Najlepiej jeszcze jakby w następnej turze dał sobie pancerz i oddał mi turę. Ale tak pewnie nie zrobi, bo jeżeli nie ma czegoś za 2, no to coś za 3 wystawi, bo ma monetę. Ale ma coś za 2, więc koniec tematu. Możemy to wymienić i zagrać interakt. Możemy tego nie wymieniać i wjechać znowu mu. Nie wiem, czy lepiej się z nim wymienić, czy po prostu wjechać u bohatera. Dobra. Wymienimy się. Chociaż w sumie nie musiałem się chyba wymienić. Mogę wjechać u bohatera. Mój koszor chce krwi! To fajnie. Chyba tego wystawimy. Bo to bije za 3. Możemy to zjechać, a możemy mieć to w stole i mieć nadzieję, że nie ma czegoś, czym to zabiję. Gotowe. A ten przeżyje. Mam nadzieję, że nie mam takich kart na ręku. Na ręce? Czy na ręku? Nie wiem jak się mówi. Moneta. Za 5. Co on może za 5 zagrać? Może to zagrać. I to zagra.
Okej, okay, w następnej turze co możemy zrobić? Mamy 5. To tak niezbyt. No, kolega tu będzie rósł i rósł. No, możemy zagrać to. Ale go nie zabijemy. Możemy zagrać to. I to, i go zabijemy. Co jest? Chciało się coś? Klikłem przecież. LOL. Ktoś mi wytłumaczy, co się stało? Gra się ścięła, czy co? Nastąpiło odłączenie od twojej gry od usługi. O, fuck, co to jest? Czyli dobra, jest tylko jedna gra. No, ale postaram się w następnych odcinkach, żeby takie błędy nie wyskiwały. Chociaż to nie ode mnie zależy, chyba tak mi się zdaje. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.